Macie powiadomienia na bieżąco. Siema Mateusz, witam serdecznie. Łukasz, cześć Ewa. Czy dziś długo planuję? Zobaczymy jak będzie, moi drodzy. Na pewno 2 godzinki, a co będzie potem, zobaczymy. Siemano Piotr, witam serdecznie również. Siema. Patryk, będzie informacja oczywiście, jeżeli chodzi o piękne nasze otwieracze. Gdzie pisać, co pisać i kiedy pisać. Będzie to na początku sierpnia, więc zachęcam do śledzenia live'ów wtedy, jak i również do patrzenia na grupę Patroni Serafina. Siemanko, Rafał, witam serdecznie. Przy piąteczku zdana teoria na ciężarówkę, więc weekend zaczyna się zacnie. No i pięknie, gratuluję. Nadmorskie profilowe musi być. No i wszystko. Była nad morzem, to teraz ustawiła na 3 lata do przodu i będzie mówić co roku, pokazywać to samo zdjęcie, że patrz, byłam nad morzem w tym roku. Normalnie, tak to działa, tak to działa. Ja dostałem powiadomienie na Facebooku, no bo dostałeś powiadomienie i dlatego tutaj jesteś, co nie? Bo nie dostali ludzie, których tutaj nie ma, a widzę po ilości, że niektórych na bank nie ma i będą wchodzić i mówić, że ej, nie dostałem powiadomienia. Czemu ja jechać nie mogę? Dobra. Odpalam prasę i nie mogę ruszyć. Ładnie to wygląda, powiem wam. Patrzcie jaka akcja, ty, odpalam. Aha, dobra, bo jest pełny ten. Czemu nie ma automatycznego? Włączę zrzut automatyczny, proszę bardzo. I teraz się będzie wyłączać. Jutro, Piotr, jutro. Siemano, Andrzej. Nie no, tabliczka to jeszcze chwila czasu. Tabliczka to jeszcze chwila czasu, panie kochany. To nie tak szybko. Witam, Grzegorz, siemano. Jestem i ja, siemano wszystkim. Siemano, Piotr, witam serdecznie. Siemano, Łukasz, cześć. Na szczęście co roku jeżdżę nad morze, to mogę aktualizować. No dobra, to masz wytłumaczenie. Myślałem, że teraz będziesz każdego roku pokazywać to samo zdjęcie z nadmorza i będą mówić znajomi, że w ogóle się nie starzejesz, że cały czas wyglądasz tak samo. Sołtys piwko, ten znowu zaczyna. Piwko, grilla, kąpiel w basenie może jakąś czy coś? Co tam jeszcze, Michał, możesz zaproponować? Siemano, Arek, witam serdecznie. Siemka. Przypomnę, moi drodzy, tylko, że wczoraj Andrzej razem z Romano zrobili akcję elegancką podarowanych patronów i dzisiaj możemy liczyć pewnie na to samo, jeżeli chodzi o wasze wsparcie, bo tutaj z Guciem, moi drodzy, i z Tomaszem mamy taki problem, że każdy nowy patron albo każdy podarowany patron to jest jedna dodatkowa kura do naszego eleganckiego kurnika, więc my prosimy was bardzo o podarowanych patronów albo żeby ludzie, którzy nie mają patronów, zostawali patronami, bo wtedy nasz kurnik się bogaci i my musimy dorównać ilości kur gospo sąsiadów, nie? Piwko, winko i wódeczka do tego. Tak, wszystko razem. Weronika, dziękuję za 50 gwiazdeczek. Dzięki bardzo. Również piweczko dla ciebie oczywiście wjeżdża. Tej patrz, to już 2 lata obserwacji. Elegancko. Panie, oby jak najdłużej. Rafale, które? Bo tego już było tyle, że nie wiem, o które pytasz w tym momencie. Witam, Jacek, siemaneczko. I hej, Mateusz, siema. Witam serdecznie. Jakie tam plany na piątek, moi drodzy, macie? Pewnie w domu drinkowanie i na pewno nie spanie, że tak mi się tutaj zrymowało elegancko. Reakcje klikamy, udostępnienie. Mamy 94 reakcyjki, więc klikamy dalej, moi drodzy. 11 udostępnień. Mogłoby być więcej, więc zachęcam bardzo gorąco do tego, żeby elegancko udostępnić transmisję na grupie albo na osi czasu. Siema, to co pijemy? Dawaj, Arek, polewaj, a jakże? Jakie plany na weekend? No ja powiem szczerze, że takich zbytnio atrakcyjnych to nie mam. Zobaczymy jeszcze, ale aktualnie piątek i live. Witam na polskiej serii. Siema, na Sebastianie, witam serdecznie. Gucio robi, moi drodzy, tutaj żniwa, pola tego i jeszcze jedno zostanie do zrobienia. Tomasz już belki ładuje, a potem będziemy mieli akcję kiszonka u sąsiadów, więc będę woził, moi drodzy, do Sirosu im kiszoneczkę. Taka kolej rzeczy niestety następuje, że będzie ugniatanie. Zimne browarki, a jakby inaczej. Damianie, smacznego w takim razie. Patryk, siemano. Tu się mylisz, bo idę spać. Ty idziesz spać już? Nie jeździsz dzień nocki? O, nieźle. Sołtys, mam patrona, bo nie widzę. Tomasz, masz oczywiście. Jacek podarował patrona podarowanego. No po prostu tutaj dla towarzystwa zasponsorował podarowanego patrona. I co na tym idzie teraz Jacek, moi drodzy, że tak powiem, sfinansował nam jedną kurę. Proszę bardzo, kolejna kura do kurnika jest i elegancko. Ogólnie limit jest 60 kur w tym obiekcie, więc mamy na razie 18, 19 i 2 koguty, więc jeszcze troszkę ich brakuje, żeby tutaj wypełnić kurnik. Tak, Rafale, tak, to wszystko ogarnięte. Ej, czemu nie mogę teraz? O, dobra, jest. Już myślałem, że mi zajumali ciągnik z prasą na chwilę. Siemano, Wojciech, siemano, Kamilek, witam serdecznie. Jak ja od 5 jeżdżę? O, no to ładnie, że się tam, widzę, zmotywował do jazdy. Tomasz już rozładowuje tutaj Gucia. Ja se zawinę w tym czasie elegancko i lecimy dalej. Żniwa lekko po ciemku robione. Dzięki, Marek, za 15 gwiazdeczek. Dziękuję bardzo. Fanfareczki do ciebie oczywiście. Dzięki. 1 sierpnia wystartuje prawdopodobnie, panie Marku. Także trzeba będzie poczekać, ale fajnie tak w nocy. No troszkę dawno nie robiliśmy takiej akcji nocnej, więc tutaj jakby nie patrzeć, to, że przyspieszyliśmy lekko czas, skłoniło nas do tego, a raczej zmusiło do tego, żeby właśnie zrobić coś takiego. I dziękuję bardzo, Jacek, raz jeszcze za podarowanego patrona i kura kupiona oczywiście. To mam pomysł, po live Discord i pijemy do 24.
O panie, nie bardzo mi się to podoba. Pozdrawiam z rekorda, pozdrawiam. I Kasia, drugi miesiąc patrona odebrała. Żółwik, dla ciebie bardzo dziękuję. To za sprawą Jacka. Siemano Grzegorz, witam serdecznie, siema. I Piotr również witam serdecznie, siemaneczko. Teraz tylko piwko, ale spanie, bo trzeba się wyspać. A co, jutro do pracy pewnie, Sobota pracująca się szykuje. Maksymilian, witam serdecznie. Witam, miłego weekendu, również miłego. Ale burza, pękasz? Trochę pękam. Z tobą akurat na Discorda siadać, to pękam, no. Tutaj patrzę, tak kurzy, że nawet nie ma jak za bardzo wam pokazać. Ej, proszę bardzo, wjechało. Dzięki bardzo, Kasiu. Drugi miesiąc patrona odebrany elegancko. Dziękuję. Niektórzy nie dostają powiadomień, bo Facebook nie zasięgi. Wiesz co, no akurat tutaj w tym wypadku to może się zgadzać, bo po zasięgach widzę, że faktycznie one lekko spadły, ale to też kwestia tego, że po prostu ludzie nie sprawdzają co live, czy mają obserwacje. I niestety Facebook te obserwacje usuwa. Dawaj mnie tu patrona. Może ktoś jeszcze podarowanego wyśle, może i tak. Solty za monitor, tyle własnej roboty, sos jalapeno też. Elo, Daniel, witam serdecznie, przemysłam się maneczką. Jeśli chodzi o tortille, kurę kupuj. No przecież to był ten Gucio odebrany, podarowany. No to był odebrany, podarowany. Już kupiłem, Jacek podarował patrona. Kasia odebrała, więc jedna kura kupiona. Siema Łukasz, witam serdecznie. Siemano. Witam. I Łukasz, siemaneczko. Mateusz do pracy, czyli sobota pracująca niestety. No też są takie momenty, no. Mówię siemańsko Mirek. No, ładna odmiana przywitania. Dobra, Gucio sobie kosi elegancko, pozdrawiam szanowną moderację. Nie wiem, czy ktoś jest z moderacji aktualnie w tym momencie, bo wszyscy kurde na wakacjach. Ewelina na wakacjach, Zuza tutaj bywa tak raz ten. Ale kłamstwo, nie ma follow, a samo dalej dni naliczę. No jak nie ma follow, to po co tu siedzieć? A co z PGR-em? Oj, widzę, że Przemysława dawno nie było. Oj, widzę, że kogoś tutaj dawno nie było. My dwie serie polskie połączyliśmy w jedną i tutaj sobie elegancko gramy teraz i nie będzie już tamtych serii w ogóle. Tutaj mamy połączone dwie serie polskie w jedną i sobie gramy. Łukasz, 240 gwiazdek, no wjechałeś elegancko, dzięki bardzo. Klasa Avero. A skąd ten pomysł? Witam serdecznie, Daniel, siemaneczko. O, wykrzyknik patron się, komenda pojawiła na czacie. Elegancko. Zachęcam do patron i dasa oczywiście. Zachęcam bardzo gorąco, bo przypomnę, że każdy patron nowy, bądź też każdy patron podarowany, no to jest jedna nowa kura na naszym gospie, a to nam się bardzo przyda. Co, zacząłeś o tortilli mówić? Że proszę mi takich rzeczy nie pisać tutaj, bo potem jak głód mnie wieczorem napadnie, to będę o niej myślał, że ty sobie ją jesz pewnie. Bo zrobiłeś pewnie 20 sztuk tych tortilli, prawda? Żeby mieć na zapas. Siemano, Arek, witam serdecznie. Siemanko. No i patrzcie, ostatni przejeździk, tak naprawdę. Olek już mulczowanie robi, więc w ogóle fajnie. Ja jestem, prawie zawsze, może dwa razy mnie nie było. No to co, że Przemku, nie kojarzysz? Przecież mówiłem, że połączyliśmy dwie polskie serie w jedną. To co ty się pytasz? Siema, szczupy, moderacja, jakie będzie? Siemano, Adrian, witam serdecznie. Adrianie, czy do ciebie dotarł uchwyt na telefon? Bo on był za granicę wysyłany, z tego co kojarzę. I jesteś takim moim wyznacznikiem, czy on do ciebie już dotarł, czy jeszcze nie. Mały kombajn rozmiaru bizona, a jak się rozwiniesz, mógłby taki kombajn wjechać. To Irku trzeba będzie, Mirku, przepraszam, nie Irku, trzeba będzie sprawdzić, bo powiem ci, że nie kojarzy tak po nazwie. Nie kojarzy tak po nazwie niestety. Więc trzeba będzie to zweryfikować. Dobra, kolejna belka gotowa. Zamknij drzwi w zatorze, bo się nakurzy. Ten co dba. Ty, nie mogę, czekaj, bo ja na prasie jestem. A teraz tu. Nie no, prasa mi się otwiera. Prasa mi się, panie, otwiera, nie mogę. Może maka sołtysie? Nie. Co, do czego wy mnie zmuszacie w ogóle? Będziesz może w te lato, w którym mieście jeszcze? A nie wiem, zobaczymy. Roman, 50 gwiazdek, siemaneczko, dzięki. Wow, szwagra mocna szyja, wow, jego chacie nie zabijasz, wow, ręka szwagra ciągle w modzie, wow. Panie, na dzisiejszy wieczór tylko 30, sos jalapeno i do tego ostre papryki. No to jutro rano powodzenia w toalecie, że nie? Wrzucone na TV, jak dziecko... Oj... Proszę tutaj sobie tych komentarzy, że tak powiem, oszczędzić. Witam, Krystian, siemano, elo Leszek, siemaneczko. Moi drodzy, przypomnę tylko, bo dzisiaj to jest ostatni live w tym miesiącu, moi drodzy. Ostatni live lipcowy właśnie w tym momencie trwa. Jest ostatnia szansa na zgarnięcie takich czerwonych otwieraczy, moi drodzy, więc zachęcam bardzo gorąco, każdy patron taki otwieracz dostanie. A to jest ostatni live lipcowy, bo jutro ani pojutrze live'a nie ma, moi drodzy. Więc zachęcam bardzo gorąco, to jest ostatnia szansa, żeby zgarnąć ten otwieracz. Wystarczy zostać patronem jeszcze w lipcu. I to jest ten moment. Dzięki, Mirek, za 30 gwiazdek, bardzo dziękuję. Wincy Nimom? Nieważne, każdy nie liczy się ilość, tylko sam gest. Dziękuję bardzo i piweczko dla ciebie oczywiście wjeżdża. Witam, Szymonie, siemano. Ja wracam z pracy i na obiadek gdzieś pierogi. Ja też dzisiaj jadłem pierogi. Pierogi normalnie dzisiaj były jedzone, człowieku. Ruskie, wiesz?
ale takie z żabeczki, nie? Nie tam, że ręcznie lepione, że tam się, wiesz, na stolnicy, że tak powiem, pokazywałem swoje koncertowe umiejętności. Żabeczka, człowieku, 7 zł. A ty tam mówię, że dzisiaj będzie jakaś impreza na live'ie? No normalnie, jest piątek, no to wszyscy chyba piją przed telewizorami i komórkami. No to sobie jest impreza. Kiedy trzeba pisać maila, żeby dostać otwierać? Krystianie, na początku sierpnia. Na początku sierpnia. Dobra, lecimy dalej na ostatnie poletko, które mamy do ogarnięcia. Dzień dobry w Piątuniu, witam Marzena. O Jezus Maria, żebym ja tutaj teraz nie wypierdzielił w coś, bo tutaj czat czytam i jadę, to nie jest dobre połączenie. Ja robię właśnie pierogi. O, Radosław, widzę, że dobry ten. Dobry moment wybrałeś, wybrałem na live'a. Akurat całego live'a w pierogi lepił. Siema, Nita the Sołtys, pozdro dla całego czatu i moderacji. Pozdrawiamy, Darku, pozdrawiamy. Jak tam, kurde, żniwa? Czy tam, nie wiem, co ty tam robisz u siebie na gospodarstwie, ale wczoraj pisałeś, że jesteś, że tak powiem, po pracy u siebie na gospo. Jak ludzkie z mięsem się wcina, chłopie, i placki z cukrem i śmietaną? Oj, Mirek. Marcin podarował patrona. Dzięki bardzo, byku. Oczywiście wielkie brawa dla ciebie. A wy zaglądajcie w powiadomienia, bo gdzieś tam może właśnie na was patron czeka. A my dzięki Marcinowi możemy kupić sobie kolejną kurę elegancką. Siemano, Marcin, siemano, witam. Pawelos pojechał, pijany. Pijany na bombach pojechał, wiecie. On włącza zawsze, jak jest pijany, żeby go nie dotrzymali, że niby on jest w pościgu. Ja też pierogi na obiad. Pierogi, popularna potrawa, jak widać. Pół Polski pierogi jadła. No ja dopiero pierwszą setkę wprowadziłem do organizmu. Pierwszą setkę. A ile setek planujesz? Siemano, Michale, witam serdecznie. Nieślepy, widziałem. Siemanko, Michał. Widziałem twój komentarz, ale to chyba pisałeś dopiero jak się live zaczął i tłumaczyłem, co będziemy dzisiaj robić, nie? Siemano, Edyta Padryk, również witam. A idź wuj, myślałem, że jakaś piniata będzie rozbijana, szampan będzie się lał i w ogóle. Ja ci mogę piniatę zaraz rozbić, jak chcesz. Siemanko, Marcin, również witam serdecznie. I 200 gwiazdek od Ralfa. Dzięki bardzo, panie Glary. I wasza ulubiona pioseneczka, proszę bardzo. Piątunio nareszcie, wszyscy go lubią, zabawa, do rana i śpiew balanga, siebie. Już piątek, piąteczek, piątunio wreszcie, rozruba na mieście zabawa, do rana i śpiew melanżyk. Dzięki bardzo. I Ania, 99 gwiazdeczek również. Bardzo dziękuję. Dobra, wbijam tutaj na kurnik i kupuję kolejną kurę, bo Marcin wysłał podarowanego patrona, więc oczywiście wjeżdża i ona. Ja czekam na moje nagrody. Romanie, spokojnie, idą. Do ciebie to za granicę, więc to trochę drwa pocztą polską, niestety. Ale co poradzić? O, tutaj Tomasz, widzę belki, ładuje sobie ręką. Patrzcie, mamy go przyczajonego, patrzcie. Patrzcie to. Widzieliście? No właśnie, tak się gra. Tak się gra, jak nie jest się na live'ie. Serek, kupuj kurę, bo mina ze mną wyskoczył, a nie było powiadomienia. Krystianie, dobrze, zaraz kupię. Ja niedługo spadam, muszę się ostrzyc. Co tam, Tomasz? Ja tutaj naprawiam ten koło, nie przejmuj się, bo spadło. No, każde wytłumaczenie jest dobre, ja oczy Tomasz znam. Ostatni dzień żebrania o patrona, proszę bardzo, żeby mieć ten otwieracz. Znowu jedzie? Gdzie jest ten guć o tym kombajnem? Będziemy tu czekać 500 lat. No nie, no to trzeba... Co to jest za ciągnik nowy? Jezu, co oni kupili? Taki nowy ciągnik na taką serię? Bana mu na 20 minut za to ładowanie ręczne, albo mu obal traktor. Proszę bardzo, dziękuję bardzo, Aniu. Dzięki. Dzięki bardzo, Aniu, oczywiście wielkie brawa dla ciebie, dziękuję za przedłużenie patrona, znaczy za rozpoczęcie patrona tak naprawdę. Siemanko, Michale, witam serdecznie, siemano. To Gucia traktor, ten Zetor? Co ty gadasz? To nie jest twój, ten nowy, przecież którym ja jeżdżę, że to jest nasz, no nie? No to rutyna, wjeżdża, oglądanie sewcia i robienie sobie coś do amciu w takim tempie, to ja nie będę się w futrynę mieścił. A co dzisiaj tam jemy? Co dzisiaj tam jemy dobrego? Boże, wy wszyscy jecie. Jak to jest? Co tyle policji jeździ, do cholery jasnej? Jakaś jest... Obława? Obława jakaś, czy co? To jest przecież Zetor nasz, a nie tamten, czerwony. I 50 gwiazdek od Romana kolejne. Bardzo dziękuję, panie kochany, łącznie nam wysłałeś. Ile? Nie wiem, ale dziękuję. Szklane, bo jak stanę, będzie pozamiatane. Pola ma szklana, nie wiem, broni stanę. Kac mnie dogoni, a po tej stronie. Dzięki bardzo, Romanie. Buda razi jak prąd. Pozdrawiam teściową Beatkę, no. Nie ma za co. O, Ania odebrała od Marcina elegancko. Kura kolejna kupiona. Odblokujcie ruch, bo korek robicie? Nie, no już odblokowaliśmy. Już gucio jedzie. A my dalej tutaj czekamy oczywiście na dalsze prace. Ja prasowanie, Michael odbieranie tego jęczmienia, a Olo mulczuje od razu. Niestety w ciemności, ale spokojnie. To są ostatnie pola w takiej ciemności. Zaraz przełączamy sobie na dzień już. No i dupa zmucenia, bo brak nawala. Co to jest brak? A dziś na spokojnie kanapeczki z serem i wszywka. I szynka chyba. Jaka wszywka?
O, proszę bardzo, ja już wiem, że ty tak często wpisujesz na tym telefonie, że ci słownik poprawia szynkę na wszywkę. Proszę bardzo, wydało się, widzisz, musisz uważać. Widzieliście w ogóle tą Skodę? Widzieliście tą Skodę? Patrzcie na to. Pato, pato. Wyłączam muzykę, która leci w tle. Zobacz, kto tym jedzie. Słyszycie to? No stójże. Niezły Sebastian tutaj jedzie. Jakiś Sebastian na bank. Siemandero Piotr, witam serdecznie, moi drodzy. 1095 godzin zaraz wleci, niemożliwe to jest. To jest niemożliwe, że tak się godziny zbijają, nie? Siemandero Piotrze, witam serdecznie, siemanko, siemanko. Dobra, Gucio podpiął header, wjeżdża w pole. To nie twój? Aha, dobra, to i tak kupiłem dwie kury, Aniu. To bardzo dziękuję w takim razie za patrona oczywiście i jeszcze raz wielkie brawa dla ciebie, bardzo dziękuję. Jeżdżę się znowu po poro gwiazdek, dzięki bardzo Mirku za 30 kolejnych, bardzo dziękuję. No to tu się znalazło kolejne piłeczko dla ciebie oczywiście, Mirku, dzięki, dzięki. Ach, ten słownik zawsze wyda człowieka? No właśnie, no właśnie, musisz uważać, co piszesz, nie? Bo potem ktoś zobaczy ze znajomych, co tutaj komentujesz i będzie, nie? Jedziesz sprzedać belę? A możesz teraz chwilę poprasować, a ja pojadę sprzedać. Dobra, niech tak będzie. Niech tak będzie. My pojedziemy sprzedać beleczki, żeby trochę pracę zmienić, bo tutaj cały czas prasować to też nie ma sensu. Także dawaj, Tomasz, zwalniaj Ursusa. Dziękuję bardzo, Mirku, raz jeszcze. Proszę bardzo, lampy ostrzegawcze, światełeczka zapalamy. Światełeczka zapalamy i jedziemy sprzedać beleczki. Jak widzicie, belek raz, dwa, ile ich jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aha, mam tutaj napisane. Nie, 18 tysięcy litrów, dobra. 18 tysięcy litrów. Sprawdźmy sobie w ogóle, gdzie jest najlepsza cena w tym momencie za beleczki, bo tutaj wiecie, zarobek jest ważny. O matko, to się w ogóle opłaca w tym momencie? To się opłaca w tym momencie? Mamy najniższą cenę, nawet jest poniżej najniższej. Dobra, jest 47. Skup słomy u handlarza, dobra, okej. Skup słomy u handlarza, oznacz miejsce. Ja już sobie sprawdzę, gdzie to jest, czy to daleko trzeba jechać, ale widzę, że chyba czeka nas podróż, bo to jest aż tam. O kurde, dobra. Polecimy sobie chyba tak. Tutaj przy dwójce w lewo i potem tymi bocznymi i tu wyjedziemy. Łopanie, no podróż ładna. Ty się tak nie wiesz z tych godzin, bo zaczyna namawiać? Cio, cio, Marcin, nie, nie, nie. Godziny są zbijane koncertowo, bym ci powiedział nawet, więc nie namawiaj, nie namawiaj. Dziękuję bardzo, Aniu, to bardzo miłe, to bardzo miłe. No a lubią ludzie płoty rozsyłać, dobrze, że tutaj jest inaczej, bo człowiek by zwariował. Ploty, a nie płoty. Widzisz, znowu słownik. Czyli ty ogólnie zajmujesz się w życiu codziennym wszywkami i płotami, na to wychodzi. Oliwier, siemanko, zmienić na dzień? Nie mogę. Nie mogę zmienić na dzień, bo gramy, że tak powiem, realnie. Kamil, 1000 gwiazdek, no dawno nie było czegoś takiego. Dziękuję bardzo, byku, dzięki, dzięki, dzięki. Kumplu złoty i jeszcze 200 od Kamila, dziękuję. Elegancko, panie. No, panie Kamilu, elegancko i 100 gwiazdek od Mateusza jeszcze wleciało, dzięki. Dzisiaj pójdę, pójdę w tango. Jedziemy z tą balangą. Dzisiaj pójdę, pójdę w tango. Które lepsze, wszyscy za mną. Tango. Dzięki bardzo, ponad 2000 gwiazdek, moi drodzy, wleciało. Elegancko, elegancko, bardzo dziękuję. Ja już popiermandoliłem oczywiście drogę, bo powinienem jechać tutaj. Dobra, dobra, dobra. I wyłączam efekt, bo fanfary tu strzelają. Panie, siemano Paweł, witam serdecznie. Moich wiadomości od dwóch tygodni nie widzi, to od okolicy co tu się wybierz. Widzisz, Sławku, jak to jest, no jak jest taki młyn na czacie, to ciężko. Siema Paweł, witam serdecznie. Panie, a gdzie tam mły widziałeś? O, no to ja może faktycznie do okulisty muszę. Siemano Paweł, siemanko, siemanko, witam serdecznie. Boże, ciężko się tak jeździ i czyta. Tyle policji kręci wam po wiosce, a ty bez prawka na ciągnik. Co nie? Ja to odważny Leszek. Do odważnych świat należy, jak to się mówi. Do odważnych świat należy, jak to się mówi. Nie ma tutaj tej. Trzeba wgrać modyfikację na bezkolizyjną kamerę, Marcin. Możesz zapisać w notatniku, bo nie ma. Bo mi przybliża cały czas przez te belki kamerę. Jak poleci ten miks, co ostatnio zawsze dam, gdzie ty, to jeszcze znojda gwiazdki, więc zastanów się dobrze. Oj, teraz nie mam jak zmienić tego. Teraz nie mam jak tego zmienić, ale na następnym live na pewno, Mirek, zapamiętam twoją prośbę, bo ten miks jest ogólnie dostępny. Ślepy, piękny, pijany, piękny prowadzący. Dziękuję. Znowu minęłem, faktycznie jestem ślepy, znowu ominąłem zjazd. Muszę chyba teraz tu zawrócić przez pole, bo inaczej to ja tego nie widzę. Wykrzyknik patron? Tak, wykrzyknik patron to jest komenda złota. Polecam cię wybrać, może raz razem pójdziemy, bo też bym musiał iść do okulisty. Ja się do okulisty nie wybieram póki co, bo jeszcze mi zacznie kazać nosić okulary i co będzie? A jak soczewki, to już w ogóle. Człowieku, przecież ja sobie nic do oka nie włożę.
Siemano Boguś, witam serdecznie. Siemanka, siemka. Czy ten turyst na maksa do góry? Czy nie? No nie właśnie, dlatego ja żem nie widział. A to musi tak jechać przecież z widłami na dół, nie? Siemanko Boguś, witam, witam. I tutaj w prawo. Zobaczcie, no ta trasa jest trochę pokręcona, ale jakoś damy radę. Czemu nie jedziesz, panie? Dawaj, dawaj, dawaj. Dzięki bardzo, Łukasz, za patrona. Dziena, 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 panie kochany. Siemano, Sebastianie, witam serdecznie. Siemanko, siemanko. Gdzie po oranym, gdzie posianym? Same roszczenia zdaj do mnie, widzę. Siemanko, Patryk, siemano, Adamie, witam serdecznie. Jezus Maria, Patryk, Adam, proszę bardzo, gdzie tu jest patron wasz? Normalnie każdy patron nowy, moi drodzy, to jest jedna dodatkowa kura do kurnika, a my potrzebujemy mieć tyle kur, to sąsiedzi, a nie mamy, bo umówiliśmy się z wami, że każdy, kto wyśle podarowanego patrona, albo każdy, kto patronem zostanie, kto będzie miał subskrypcję, to wtedy kupujemy jedną kurę, na razie mamy kur 20, także powiem wam, że to wygląda słabo, oni będą bogatsi od nas. Oni będą bogatsi od nas normalnie, inaczej tego nie widzę, nie? Inaczej tego nie widzę, bo oni nie muszą czekać na patronów, moi drodzy. Czyżby kolejna opona poszła? Nie, to dalej ta sama. Boguś, 100 gwiazdeczek, dzięki bardzo, panie. Dziękuję, dziękuję. Amarena, Amarena, za cytrunek niska cena. Amarena, Amarena, tu jest to. Amarena, Amarena, 4 złote i cię nie ma. Amarena, Amarena, dzień i noc. Szkoda, że jedziemy w nocy, bo ciężej tutaj się z okolicą zapoznać, ale dobra. Znaczy w nocy, no jest, przecież to w ogóle nie daje pieniędzy nam. Dzięki bardzo, Michale, i dzięki bardzo, Marcin, za wsparcie oczywiście. I proszę bardzo, dla was pioseneczka ulubiona ostatnio. Piwo, najlepszym lekarstwem jest, gdy z rana smoli pes, naprawdę dobre jest. Piwo, ten napój pomoże ci przetrzymać okropne dni, kiedy w gardle zaschnie ci. Dzięki bardzo, dzięki bardzo. Jak dojdzie znowu do 1100, to znaczy golić brodę, nawet jak nie... No, no. Ej, czemu nie mogę tego? Belki się zbugowały, panie kochany. Chyba, że ja... Tu jest pas zapięty. A, dobra, tu jest pas zapięty. Nie widziałem go w ogóle. Nie widziałem go w ogóle. Dobra, mamy troszeczkę. Faktycznie, może i się opłaca. Troszkę żeśmy zarobili, chociaż niezbyt wiele. Niezbyt wiele, niezbyt wiele. W piąteczek piwo to zawsze pomaga? A jakże, a jakże. Obowiązkowe wręcz bym powiedział. Hejka Kajtek, witam serdecznie. Siema Damian również. No Marcin tutaj co namawia, donejcika pierdzielną. I 50 gwiazdek, 235 godzin zostało do zbicia, 850 tuż, tuż. Ej, 235 godzin, cały sierpień, połowa września. Dobra, Adamie, dobra. Nie ma pośpiechu, nie ma pośpiechu, na spokojnie, Adam. O, moja piosenka piwa? Tak, piwo, to jest Andrzej, twoja piosenka. Już ona została twoim hymnem i kur. Nie no, pojedynczo na dwa traktory i 30 i 30, dalej śmiga. No i pięknie, dobrze, że nie zajechana, dobrze, że nie zajechana. Siema, Stefan i Jody, siemanko. Było się chwalić, że w 4 dni zbite 14,5 godziny? Spokojnie, do tego lekka informacja poszła. Na razie i tak jest dobrze, na razie i tak jest dobrze, nie ma nic dobitego tak naprawdę. Jestem cały czas na minusie. Dobra, lecimy sobie teraz tak, do Hawiry. W prawo, potem tam w lewo i wejdziemy. Możemy już przewijać czas, czy nie możemy jeszcze przewijać czasu? No i gitara. Sefciu, ponownie pytanie odnośnie patronów i otwieraczy. Kończy mi się jutro, a odnowię w poniedziałek. Załapię się? No nie, no. No Krzysiu, no musi być przedłużony w lipcu patron. Rozumiem, o co chodzi. W lipcu. Jeżeli poniedziałek to jest 1 sierpnia, załóżmy, no to już się nie załapiesz, niestety. Adres do wysyłki otwieracza może być dzisiaj czy na początku miesiąca. Na początku miesiąca bym wolał. Jezu, minąłem znowu zjazd. Na początku miesiąca bym wolał. Ja po pracy obiadek, perełka i live. Perełka najbardziej wyczekiwana była, pewnie bardziej niż ten obiad, no nie? Przyznaj się, przyznaj się. Dobra, nie mam jak zawrócić, nie mam jak zawrócić, więc pojadę sobie tutaj w lewo i tam będę musiał... Nie, tutaj też nie zawinę. Dobra, tutaj muszę jakoś zawinąć. Jakoś to się udać musi. Tylko ten Zetor ma taki skręt, jakby chciał skręcać, aby nie mógł, ale dobra, jakoś sobie poradziliśmy. Jakoś sobie poradziliśmy i my musimy skręcić tutaj w prawo. No właśnie, to jest granie po ciemku, nie? To jest właśnie granie po ciemku. I Mirek, 50 gwiazdek jeszcze, dziękuję bardzo. Jest to jakiś Hanys? Hanys nie, Hanysa nie ma, ale Harnold jest, panie kochany. Ale Harnold, jak za kolejne gwiazdeczki, no to już chyba, nie wiem ile żeś wysłał, ponad 150. Kurde, tak jak u mnie w Płocku, Audio River, ty wiesz ile cudaków się zjechało? Audio River, ty, ja nawet nie wiem co to jest. Joje Hanys? Joje Hanys? Hanys to jest ktoś ze Śląska, czy to jest z Góral, czy jak to? Ja już nie pamiętam, kurde. Wy mi mówiliście kiedyś, ale ja nie pamiętam. Żuberek lepszy? Żuberek i Harnaś to raczej na jednej półce leżą, no nie? Termin już zarezerwowany na tatuaż na wszelki wypadek. Spoczko, Daniel, ludzik. Dobra ta nuta? Dobra, dobra, no. Jest, ma, że tak powiem, pozytywny vibe. Pozytywny klimat ma. Szymon sprawdza patrona kropeczką. Jest aktywny, Szymonie, jest aktywny.
Ślązak. Dobra, Hanys to Ślązak. Dobra, wszystko już wiem. 206 reakcji, moi drodzy, dobijamy do 300. Dawajcie, żeby w godzinę było 400 lajków. Mamy jeszcze 200 do zdobycia, tak naprawdę 194, więc myślę, że do ogarnięcia. 194 ten, byś mógł włączyć syrenę w remizie, fajny easter egg. Sprawdzałem to już, sprawdzałem, ale to jeszcze nie, teraz nie będę włączał, ale wiem o tym, że jest. Co to jest za dziewczyna? Czy ktoś przedstawi mi? Gdy dupę swą wypina, cieknie ślina. I nie ma drugiej takiej, co dupsko takie ma. Krew skrywa do pingwina, cieknie ślina. Aż zgłupiałem, gdzie mam jechać, nie? Aż zgłupiałem, gdzie mam jechać. No siema X. No siema Dawido, siema, siema, widzę, że dorzuciłeś do topki. Dorzuciłeś do topki. Dzięki bardzo, wielkie brawa dla Dawida i serducha na czacie oczywiście. Dzięki bardzo, żółwior dla ciebie, byku. także tego, nie? Wszedł jak do siebie. Łocie panie! Panie Łukaszu, 10 patronów? Ile? 10 patronów! Czekaj, gdzie ja mam jechać? Gdzie ja mam jechać? Ty! Tutaj? Chyba tu. Co tu się wydarzyło? Dawido i Łukasz chyba się normalnie na tym, na krótkofalówkach mają i mówią 3, 2, 1, teraz. 10 patronów od Łukasza i od Dawida donejcik. Zaraz drzewo wjadę. Czekajcie, muszę się uspokoić, muszę się uspokoić, muszę się uspokoić. Jak się sprawdza patrona? Normalnie, masz sztandar błękitny przy imieniu i nazwisku, to masz patrona, Darku. Aktualnie u ciebie aktywny. Worek z dobiciem się rozwiązał. Czekajcie, czekajcie, tutaj Dawido dobił godzinę. Czekajcie, czekajcie, bo ja teraz muszę kupić 10 kur od Łukasza, bo 10 patronów. Łopanie! Co tam, Marcin? Karolina, Marcin, dziękuję za odebranie patronów. Łukasz, dla ciebie oczywiście wielkie brawa, dla Dawida tak samo. Dziękuję najmocniej, dziękuję najmocniej, naprawdę. Nie wiem. Nie wiem, wybiliście mnie z rytmu. Można, Adamie, można, oczywiście. Dobra, przewijamy czas w końcu. Będzie dzień, bo macie już podarwany. Adamie, no to możesz odebrać chyba, ale nie wiem, czy da się anulować. Czekajcie, uspokójmy emocje. Uspokójmy emocje. Jedziemy teraz odstawić te sprzęty na gospo, tak, tak, i podpinamy przyczepkę i będziemy wodzić kiszoneczkę. Patrz, zobacz, Seba, widzę, kapitanie Bambercie, widzę, widzę. No czerwony, czerwony, panie kochany, no a jaki ma być, no, no po takim czymś? Czy kury? Tak, kupiłem wąski, kupiłem. Tu jeszcze masz belki? Gdzie mam belki? Na 211? Nie pisz tutaj, bo ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Aż się czerwony zrobił, normalnie. To odbiorę i patron podaruje komuś, będzie git. Dobrze, Adamie, dobrze, bardzo dziękuję za wsparcie, że mimo wszystko. Kupiłem, Marcinie, kupiłem 10, kupiłem. Teraz lecam odebrani, to już jest załatwiony temat, to już jest załatwiony temat, panie Marcinie. 10 kur kupiłem, bo Łukasz wysłał 10 podarowanych. I w ogóle Łukasz szanuje, jak obiecałeś na początku tygodnia chyba, że w piątek podarujesz 10 patronów, tak zrobiłeś. I za to wielkie brawa, naprawdę, naprawdę szanuję, bardzo dziękuję. Ile? Panie kochany. Panie kochany, tam jeszcze belki chyba są, na tamtym polu trzeba zbierać, ale my na razie zajmujemy się, moi drodzy, kiszoneczką. Także Michael, jak będziesz mógł mi zwolnić maszynę, bo to jest chyba nasz zestaw, to będę wdzięczny. Siemano, Patryk, witam serdecznie. Krzysiu, również dziękuję za patrona. Ile to piwa by było? I pyk, 20 wskoczyło. Tyle życia zmarnowane, 20 miesięcy patrona. Człowieku, jeszcze normalnie 4 mi, jak chyba będą 2 lata. 2 lata brzmią już bardziej poważnie niż 20 miesięcy, nie? I Piotr odebrał również patrona 5 miesięcy. Dzięki bardzo za wsparcie. Moi drodzy, live patronów dzisiaj się tutaj wyprawia, nie? Solidny jak Młotpol. Tak jest, solidny jak Młotpol. Nie, no ta piosenka dzisiaj będzie nam się po nocach śnić. Czemu napisałeś, Łukasz, do mnie, ona dziś ślepa?
Ja mam ci pokazać, że jestem on? Rok i miesiąc, Adamie, elegancko odebrany, odebrany. Proszę bardzo, proszę bardzo. Dobra. Czy ja mam te belki ładować, czy was popierdzieliło? Czy was popierdzieliło? Bardzo dziękuję Ireneu za 100 gwiazdeczek jeszcze. Dziękuję bardzo, piweczko do siebie i fanfareczki oczywiście wjeżdżają. Mamy, moi drodzy, prawie 3000 gwiazdek. Patroni zamknięci, w ogóle gra jest rozpierdolona tutaj w tym momencie. Czy zapałem się na otwieracz? No mamy 29 lipca. Patron w lipcu oznacza, O nie, nie, dobra, ja mam zepsutego tego Gesajteka, nie będę ładował belek. Moi drodzy, zepsuł mi się joystick tutaj. Do góry, patrzcie, do góry daje. Idzie tak wolno, widzicie? Daje na dół i idzie szybko. Normalnie jest zepsute, zepsute są osi. Górna i lewa. Lewa też idzie wolno, a prawa idzie szybko. Widzicie? Bo jak coś miłego pisze, to nie widzisz, a jak coś głupiego, to od razu widzisz. To jest tak zwane przyłapanie na gorącym uczynku. I to powinno dać ci do myślenia, że to, że jak piszesz coś miłego, to też widzę, tylko może nie czytam. A, widzisz? Widzisz, Bogusław, siemanko, witam serdecznie. Mam pytanie, wymucisz mi hektar? Nie mam czasu, panie, nie mam czasu, jest robota do ogarnięcia. Tu już mi Michael zostawił maszynerię i my ciśniemy właśnie w tym momencie 912 mursusikiem. Czy to jest w ogóle nasz sprzęcior, żebym ja się upewnił? Tak, to jest nasz sprzęcior. Lecimy, bo Marcinula, od którego pola zaczynasz tą elegancką kiszoneczkę? Obszczymur post był? Jaki post, panie? Jaki post? Siemano, Szymon. Ja też, ja tam już maila wysłałem? Dobrze, dobrze, można już wysłać, ale warto poczekać do początku sierpnia, żeby to się gdzieś tam nie zagubiło, no nie? Jacek, siemaneczko, witam serdecznie. Czemu akurat... Dej to głośniej, proszę bardzo. Jak piłaś piwerko w obrótku. Dzięki bardzo, Mirek, za 400 gwiazdeczek. Akurat się piosenka chyba skończyła, o którą prosiłeś, żebym dał głośniej, ale 400 gwiazdek wleciało. Bardzo dziękuję, kumplu. To jest ogromne wsparcie. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I polej, i polej, i polej. Jeszcze raz. A szwagier znowu na starciokie wdzielam. Kurde w nas. I pijesz, jak i pijesz. Aż do dna. Już mówię, wiesz, o czemu. Tak jak rury na kopa. Jezus Maria, się nałożyło wszystko. Dzięki bardzo, Mirku, za takie ogromne wsparcie. Mirek, ja zachęcam do patrona, bo to jest takie wsparcie stałe i zachęcam bardzo gorąco do niego, bo widzę, że gwiazdeczki wysyłasz, a warto zainwestować w Patronidasa, wiesz? Wtedy masz niebieskie wiadomości na czacie, dostęp do grupy dla patronów, wstępy na imprezy również i tak dalej. Będą modyfikacje również do gry. Gnojok się zrobił niezły, nie? Gnojok się zrobił niezły. A link do patrona w przypiętym komentarzu. No i oprócz tego jeszcze będziemy mieli wtedy kurę jedną do kurnika, na tym mi najbardziej zależy, żeby te jajka się produkowały. Jeszcze donate niech się włączy? No właśnie nie. Właśnie nie. Już tego się, to już się nie nałożyło, to już było za wiele. Patron, gwiazdki, jeszcze donate. Naraz to już byśmy mieli taki remix tych piosenek, żeby nam łeb odpadł chyba, nie? Dobra, wracamy. Ja sobie muszę trasę tutaj obalać w tym momencie. Dobra, czyli ja jadę w sumie główną drogą i tutaj skręcam w lewo i cały czas do nich prosto tym polem. Skup wiór i w prawo wale. Dobra, już wszystko wiem. O, policja. Policja pojechała. Fafi gdzieś tu łazi. Człowieku, gdzie on polas w ogóle? Widzicie go? Bartek, nie, bo to dałeś za późno znać już teraz, wiesz? Dałeś za późno znać, byku, niestety. Także dzisiaj już nie ma opcji, bo już zmieniłem też plany. Niestety. Dobra, wjeżdżamy tam w ten piękny nasz, jak się zwie, silos na Kiszone. Marcin już tam czeka. Marcin, poprowadziłbyś kolegę, bo ja nie wiem gdzie. Ale sprzęt na tym polu, no tam elegancka stoi sieczkarnia. I my zwozimy to tutaj. Dobra, sypać ci to na środek, czy prawa, lewa? Jak ty wolisz? Chyba tyłem, nie? Na prawo wolisz? Ej, nie no, sypcie na prawo. No tak wolicie to ugniatać? Jak chcecie. Jak chcecie, ja bym wolał raczej na środek, ale okej. Jak tam wolą, to tak mają. To ciągnij źdźbło, dobra, ciągnę źdźbło. Ej, żeby ten silos wypełnić, to chyba tych przepisów musi być 40, nie? Znaczy 400 w sumie, 40 to nie. Siema Przemysław, witam serdecznie. I Adam podarował patrona. Dzięki bardzo, byku. Ej, to się udało jednak szybciej. Widzę. No to elegancko. Dziękuję bardzo, Adamie. Przypominam, że każdy podarowany patron albo każdy, kto przedłuży patrona w tym momencie, to jest dodatkowa kura do naszego kurnika. I sąsiedzi sobie kupili pewnie tych kur już wszystkie, a my musimy tak tu skrobać. Chociaż dzisiaj Łukasz 10 podarował, więc 10 kur wjechało, nie? Ale teraz pojedyncze. I Roman 50 gwiazdek jeszcze. Nie lepiej tak, Romanie, raz porządnie, tylko tak po 50. Dasz pozdrowienia dla Błażeja i życzysz smacznego? Tak, pozdrawiam Błażeja i życzę mu smacznego. Cokolwiek je, i tak mu zazdroszczę.
Cześć Karolina, witam serdecznie. Siemano, siemano. Stefan nie umie jeździć? Jak nie? Patrz jak pojechałem. I dawaj na kepsa. Siemano, siemano Sebastianie. Nie oponę, a felgę nawet bym powiedział. Felga pękła, nie? Na dziurze. To było bardzo głośno w środku, jeździłem takim. Tylko było bardzo głośno w środku, jeździłem takim. Takim Ursusem? Kto takim nie jeździł? Chociaż raz w życiu pewnie każdy takim się przejechał, jak kto miał styczność z wsią. Siemanko, Szymon. Witam serdecznie. O, puszcza mnie, taki kulturalny tutaj pan kolega. A z prawej wolne. No to wjeżdżam, wykorzystuję, że tak powiem, moment i sytuację. Nie ma tego złego. Ale Dawido dzisiaj donajcikiem pierdzielną, nie? Elegancko, teraz weź to zbijaj znowu na nowo. Dobra, i tutaj w lewo, skup wiór, tak? Dobrze mówię? Tak, skup wiór, my tu w lewo usta lecimy i dojeżdżamy sobie na pole do nich i możemy lecieć dalej. Mam nadzieję, że jesteśmy dobrze teraz na trasie ustawieni z Michaelem, bo Michael chyba wozi. W sprawie tego, że tam nie musi Tomasz długo czekać na nas. Chociaż nie ukrywajmy, że przydałaby się trzecia przyczepa, nie? Przydałaby się trzecia przyczepa, żeby trzy osoby jeździły, wtedy by nie było przestoju żadnego. O, nawet chyba jeździ trzecia w tym momencie. Czy nie? Nie, chyba nie. Chyba nie, trzeba mi się dawało. Udało się szybciej ogarnąć? Dziękuję bardzo, Adamie, dziękuję bardzo. Są trzy przyczepki? No to dobrze, to dobrze. Pawie biega po ulicy, bo widzi, że jego koledzy jeżdżą non-stop? Tak, on już tęskni za wszystkimi, nie? On, gdzie wy jedziecie? Czemu mnie nie zabieracie? Dobra, jak są trzy, to elegancko. No i wrzesień, kultura, kiszoneczka robiona. Nie wiem, czemu nie sypie do Olka. Olek jak zwykle za szybko. Wykrzyknik mapa? No, brzozówka. Elm, kryki, brzozówka jest grana, moi drodzy. Mazowszany i Osada poszła w zapomnienie, bo przenieśliśmy dwie polskie serie na jedną mapę, żeby tutaj było po prostu nam wygodniej, żebyście wy bardziej ogarniali, jak tam na polskich seriach, co się dzieje, żeby nie było przeskakiwania pomiędzy dwoma i myślę, że to była dobra decyzja, bo naprawdę wyszło to dobrze. Tomasz, poczekaj, ja już dojeżdżam. Siemano, Jarocow, pozdrowienia z Bieszczad. Pozdrawiam również, Bieszczady fajne. Pozdrawiam również, dobra. I ogień, panie Tomku, ruszaj, pełen gaz, nie ma nas. Dobra, ciśniemy, ja nawet do końca pola pewnie z tobą nie dojadę. Chociaż nie, no może do końca się uda. A i Kosika sobie podgrzeje, 45 minut live'a już, Jezu. Marcin, siemano, witam serdecznie. Siemano, Tomasz, a gdzie lampa ostrzegawcza? Czemu nie włączona? Ładniej będzie wyglądać. Od przodu też pewnie jest widoczek, co? No a jakże. Siemano, Marcin, cześć. Podgrzał mi się ten hitrzyk, czy mi się nie podgrzał? Podgrzał się, pięknie. No, 90, moi drodzy, 8%, 100. No to ja śmigam stąd znowu. Po co na polu światło ostrzegawcze, żeby ładniej było. I dobry wieczór, Damianie. Siemaneczko, witam serdecznie. I wracamy, moi drodzy. Może nie po polu sąsiada, tylko po tym ich. Siema, Łukasz, 3 miesiące patrona. Dziękuję bardzo, że uwik do ciebie. Dziękuję. Przyczepę powiększ? Mamy na maksa powiększoną, ona ma chyba 5000 litrów właśnie w maksie już. Tak się mi wydaje przynajmniej. A teraz powiększać nie będziemy, bo to nie jest nasza akcja. My im tylko pomagamy tak naprawdę. Także to nie na nasze potrzeby by szło powiększenie. Wujek Miłosz, siemano. Prezes kierownicy i spółka. O, jak nas ładnie nazwałeś? Witam, prezes kierownicy i spółka. No siemanko. Moi drodzy, chciałem wam bardzo podziękować w ogóle, bo przekroczyliśmy w tym miesiącu próg 500 patronów. Możemy lecieć dalej z patronami oczywiście. Ja mogę zaraz cel zresetować. Lecimy dalej? Dawajcie, spróbujemy dobić do... Bo dzisiaj już było 11, elegancko. Ja spróbuję zresetować cel patronidasów. Bo o gwiazdkach to nie mówię nawet, ale proszę bardzo. Cel patronów teraz zresetujemy i może nam się uda dobić jeszcze 10. Byłoby bardzo, bardzo przyjemnie. Pewnie wszyscy by chcieli ten otwieracz dostać, więc byłoby elegancko. Proszę bardzo. I ja mogę tutaj zrobić taki myk. Patrzcie teraz na górny pasek, nie? Patrzcie teraz. Cyk. I walczymy o kolejnych 10 patronów, bo to są kury nasze. Takim forfitem do kukurydzy się trochę nakosiło, naprawdę? Ja myślałem, że to taki jest, wiesz, że raczej w Polsce mega dużo nie występował. Cel zrezygnowany, moi drodzy, górny. Cel górny Byłam tam niedawno na praktykach. Dzień dobry, jak pogoda u państwa? No bez szału ta pogoda, nie? Bym powiedział raczej szczerze. Słowacja? O! To udało się w Popradzie znaleźć płatomat na patrona? Ładnie. Marcin tu ubija, tylko obciążnik łycha człowieku i jedzie. Wysypujemy, wariatuncio.
Ja tam od 20 dni usiłuję być patronem i lipa, cały czas zgłoszenie nie zostało zrealizowane, a gwiazdki kupić mogę. Ty, to nie wiem dlaczego, a spróbuj może robisz to z telefonu czy z komputera, może z innej przeglądarki spróbuj, albo na przykład pobierz sobie aplikację Facebook Gaming. Zależnie od tego, czy masz Androida czy iOS, wpisujesz na czacie wykrzyknik Android albo wykrzyknik iOS i wtedy normalnie pobierasz aplikację do oglądania właśnie i może tam ci się uda. Przeczytałeś czy nie? Nie czytałem, Łukaszu, nie czytałem teraz, bo tutaj się zajumałem w skręcaniu, że tak powiem, więc lekko mnie odcięło. PGR, tylko te kombajny były w dwóch kolorach, niebieski lub zielony. Czy ja mógłbym... Ej, no nie ma tego moda na Dyszel, naprawdę, Marcin? Jak ty o ten serwer tam dbasz? Co ty tam powgrywałeś? Dyszel cię nie łamie, panie, na koło nie wchodzi. Nie wiem, jak wyjechać teraz. Normalnie mnie urządził. Siemano, Mariusz, witam serdecznie. Dawaj, Łukasz, jeszcze raz. Kopiuj tą wiadomość i jeszcze raz mi dawaj tutaj, miałem przeczytać. O, pięknie właśnie Przemysław wpisał wykrzyknik Android i się wyświetlił link. Mówię, że szczyty cel miał być, ale... Aha, pamiętam, zapomniałem o tym, masz rację, soreczka. I Łukasz podarował patrona i ja akurat przejeżdżam obok naszej Hawiry, więc wysiadam na szybciora. Dziękuję bardzo, Łukaszu, wielkie brawa dla ciebie, dziękuję za podarowanego. I komuś pewnie dzień zrobiłeś, tak zwany piątek. Komuś pewnie piąteczek zrobiłeś. Proszę bardzo, kolejna kura jest na gospie. Dzięki, Łukasz Żółwior, dla ciebie. I Krystian odebrał piąty miesiąc patrona, proszę bardzo. Łukasz zrobił prezent Krystianowi, pięknie. Bo ja wiem, czy tak daleko bardziej granica przy Nowym Sączu niż przy Zakopanem? Ja nie wiem. Widzę, że z Adamem sobie zaczęłaś pisać normalnie, ale ja to nie wiem, bo mnie to nie pytają takie rzeczy, bo ja tam nie bywam w tych okolicach, że tak powiem, nie? Dziękuję bardzo, Adamie, dziękuję. No aż miło się czyta takie rzeczy. No i widać, że ciągnie do ciebie zajebistych ludzi, nie? Także elegancko. Wjeżdżamy na tę kostkę, cholera jasna, i lecimy dalej do nich, bo oni tam czekają na nas z utęsknieniem, chociaż pewnie już nam kolejkę zajął ktoś inny z przyczepą, bo myśmy się trochę tam zajumali na zakręcie, więc może być lipa. Ale ładne widoki, taka typowa polska wieś, nie? Sorry za pisownię, ale jadę. Jasna sprawa, zrozumiałe, ale dobrze, że czasu milam przy podróży. Podoba mi się to. Ogólnie fajnie mieć widzów kierowców, bo oni, wiesz, nie mają czas oglądać, nie? Także to jest dobre. Milena, hejka, witam serdecznie. Oj, Milena, patron wygasł. Oj, Milena, nie będzie otwieracza. Chyba, że nie pijesz piwa, to ci niepotrzebny, nie? A tu już widzę, że końcóweczka pola. Proszę bardzo. Mój nie był podarowany? O, dobrze, Krystianie, to zwracam honor. Przepraszam, ja niestety nie widzę rozgraniczenia, czy podarowany, czy nie. Ale bardzo dziękuję w takim razie, Krystian, za patronidasa. Bardzo dziękuję. Dzięki. To ja? Co to ty, Konrad? Co to ty? Michael tam też walczy z przyczepą, widzę. Cofanie nie jest naszą najlepszą stroną, z tego co widzę, Michael. No tak bywa. Ty masz większą pojemność w tym przyczepie? Chyba nie. Jak zawsze. No i wszystko w temacie. Dobra, Tomasz, ruszaj. Ty, Michael, chcesz zawinąć pewnie jeszcze raz. Cześć, Marian, Monika, witam serdecznie. Siemaneczko. Kierowca i zawsze oglądam. Ameno, Fabian. Lecimy z patronidasami, moi drodzy. Widzę, że teraz się powiadomienia lekko nie wyświetlają. Ale zaraz to powinno ruszyć. Krystiana, patron, również się wyświetli. Dziś od 8 rano czekam, aż rozładują towar i czekałem cały dzień z utęsknieniem, aż się odpalicie. No a my dzisiaj wieczór, nie? Bo dzisiaj piątek, to wiesz, wielu ludzi przy wolny czas ma, więc wieczorkiem siedzą sobie i oglądają. Więc my tak, wiesz, no pod was te godzinki gry, że tak powiem, dostosowujemy. Co to? Wielki hałas, zabawa to zabawa. Rośnie, temperatura ciała. 36,6 to odpowiednia temperatura ciała, tak, dokładnie. Ładna piosenka, edukacyjna, taka bym powiedział nawet. Lekko edukacyjna, 36,6. A co ty, Miłosz, tam masz do rozładowania? Nie mogłeś sam tego zrzucić? Normalnie im zrzuć w pieruny i tyle. Siema, Roman, siema, witam serdecznie. Już się witałem z tobą, siemaneczko, dziękuję za 11 miesięcy. Olek na pełnej wjeżdża, człowieku. Dobra, jedziemy wyładować. Nie wiem, ile oni mają pól tej kukurydzy, ale tej kiszonki nie będą mieli zbyt dużo, powiem wam, bo tutaj tak to... Ten silos się wolno zapełnia, naprawdę. Wykrzyknik patron, Marcinie, ale tam musisz kliknąć dalej ten link. To, że ty piszesz o patronie, to znaczy, że cię wylosuje, wiesz, o co chodzi. Musisz tam kliknąć ten link i przejść dalej do procedury. Gonimy Michaela. My go nie dogonimy raczej, chociaż mamy szybki ciągnik. Hej, Robercie, siemanko. Siema, witam serdecznie. Podaj link do tej nuty. To jest składanka długa, wiesz. I Dominik, 100 gwiazdeczek, dzięki bardzo. Piweczko dla ciebie oczywiście i fanfareczki wjeżdżają. Dzięki, mordo. Dzięki, Dominik. Oj, ale mu wyjechałem, ja pierdzielę. Fafior, uciekaj z drogi, gdzie ty tu łazisz?
Dzięki Dominik za 100 gwiazdeczek, bardzo dziękuję. Piweczko postawione na piątkowy wieczór. 9 reakcji do 300, moi drodzy. 9 reakcji do 300. No w godzinę 300 reakcji nie machniemy? No machniemy i udostępniamy transmisję jeszcze. Zachęcam bardzo gorąco. Wszystkie pola robicie na kiszonkę? Nie wiem, bo to nie są nasze pola, tylko sąsiadów, bo jak widzisz, jeździmy do nich na gospo. Nasze gospo jest po prawej stronie, ich jest po lewej. My im pomagamy w kiszoneczce, po sąsiedzku, że tak powiem. Każdy kliknął reakcyjkę? No właśnie, no właśnie. Jeszcze trzech brakuje, jeszcze trzech. Więc let's go. Sebastian, wykrzyknik patron, piszemy razem. Wykrzyknik patron, piszemy razem, mordeczko. Także zachęcam bardzo gorąco do tego, żeby jeszcze raz komendę napisać. Oj, Michael, coś się ruszyć nie możesz. Zetor zawiódł. I proszę bardzo, co się stało? Co to za dźwięk był? Bo nie widzę, co się wydarzyło. Ja niech widzę komentarza do mnie. Musisz wejść chyba tam w rozmowę, wiesz? Ale jak jedziesz, to może tego nie rób. I wysypuj mu tam, Michael, dalej. On se da radę, on ma tutaj, widzisz, widełki do kiszoneczki. On se da radę, on se to wszystko posegreguje, jak mu się podoba. Normalnie mu syp gdziekolwiek i tam, tutaj, wiesz, zwozimy, więc niech się cieszy, nie? O, teraz Sebastian bardzo ładnie. Ja nie widzę komentarza do mnie. No pewnie mówię ci, że masz w dyskusji. Tam są zakładki. Czat na żywo, dyskusja, przegląd. Przegląd to jest opis live'a ogólnie. Tam macie linki wszystkie dostępne i tak dalej. Pod zakładką czat na żywo macie czat, wszystkie wiadomości. I dyskusja to są komentarze, gdzie ktoś odpowiedział wam konkretnie, no nie? Pozdrawiam radio również. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Serdecznie i gorąco w piątkowy wieczór. I wąski, proszę bardzo. Jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. Nie pokazuj języka, bo ci krawa nasika. Ale pojechałem, co? Normalnie. Dobra, lecimy dalej. Chociaż na tamto pole już chyba nie ma sensu, bo widzę, że już tam wracają na minimapie. Więc które pole kolejne? 172, tam również macie, nie, tam mieliście jęczmień. Gdzie macie dalej kukurydzę? Gdzie jedziemy? Ale ma dobry wyrzut ten Forschmidt, w Realu było tamtej strony. Elo, Adamie, siemano i Maciej, witam również. Cześć. No widzę, moi drodzy, że z nową piosenką patron na razie jeden został. A my potrzebujemy kur. Przypominam, że każdy podarowany patron albo każdy przedłużony patron to jest jedna kura więcej do naszego kurnika, no. Poratujcie nas, bo nas sąsiedzi wykończą, nie? Sąsiedzi nas wykończą. Siemano, Asiu, witam serdecznie. I Wojtek, siemaneczko. Co tam słychać? A dobrze, gromy sobie. Elegancko polską serię. Paweł, siemano, witam serdecznie również. Cześć. Dobra, cyk, tędy. Pst, proszę bardzo, już ci włączam, Michale. Masz piwo otwarte. Proszę bardzo, otworzyłem ci piweczko. No i to jest nuta na żniwa. Jest klimacik, co? Witam, Łukasz, siemano, cześć. Nie od dzisiaj znamy się, byłem blisko od zawsze, tylko nie tak jakbym... No dobra, myślałem, że bardziej się rozkręci, ale nie było też źle, nie było tragedii. Siemano, Karol, witam serdecznie. Jezu, Michael tu na pełnej leci. Michael to się nie zastanawia, on w zakręty człowieku nawet nie zwalnia. Jedzie jak zły. Siemanko, Damian. Powitać, co to jest ekipa? O, z plaży chyba piszesz. Chyba z plaży piszesz, widzę. Bo tutaj parasole i leżaki jako emotki. Adrian, 50 gwiazdek. Siemano. Bardzo dziękuję. Piweczko dla ciebie i fanfareczki wjeżdżają. Dzięki. Od następnego tygodnia będę niedaleko ciebie pracować. A gdzie dokładniej? Gdzie dokładniej, byku? Nie ma czasu, no Michael, to prawda, nie ma czasu. Jedziemy, dawaj Gucio, wjeżdżaj na pełnej. Nie hamuję, nie mam hamulc. Dobra, dalimy radę. Prawa wolna, my w lewo i lecimy dalej. I dawaj na Gepsa, Adrianie, bardzo dziękuję za 50 gwiazdeczek. Dzięki, moi drodzy, 9 patronów jeszcze. To 9 nowych kur dla nas, więc zachęcam do wysłania podarowanych, bo to jest ostatni live w tym miesiącu i ostatnia szansa, żeby zgarnąć łotwieraczyk czerwony, metalowy, z wygrawerowanym, znaczy wyciętym laserowo napisem patron, więc zachęcam bardzo gorąco. Lecimy do Leśnicy, to faktycznie blisko. Faktycznie, no ile mam do Leśnicy? Z pół godzinki może? S5, nie S5. S8 wjeżdżam i jestem, no to faktycznie blisko. Nóżka skacze pod stołem, jak bit wjechał? Normalnie. Nie tak nie lubisz. Gdzieś na koniec świata, w blasku księżyca, na buzi chciałbym zabrać cię. Elegancko. Dobra, Michael. Ten ma dopiero 50%, mogę jechać na tą stację. Dobra, po tym kursie na stację jedziemy, dobra? Przypominajcie mi, jak będę już dojeżdżał, wysypać kiszonkę, żebym pojechał na stację. Ale jest akcja niezła, nie? Akcja jest niezła. Na 60, Danielu, na 60. Pod weekendzik, dzięki bardzo, Adrianie, za 100 gwiazdeczek. Dzięki bardzo. To jest mija, mnie zabija. Zawsze mam urlopy.
bez pytania. Siema Łysy, siema Grzegorz, witam serdecznie. Pozdrawiam czy brak kija i ciągłe narzekanie z rytmu mnie wybija. U was też tak jest, czy tak domu macie? U was też tak jest. I dalej na kepsa. Dzięki bardzo, dzięki bardzo. No ja odliczam i czekam na otwieraczyk. Siemandero gospodarz, siemano Łukasz, witam serdecznie. No już niedługo będą wysyłane, na początku sierpnia będą szły do was. Także elegancko. Oczywiście pamiętajcie, że pojawi się jeszcze post na grupie, gdzie trzeba będzie wysłać dane do wysyłki. Słyszeliście, jak się napiłem? Ej, dobra, teraz zgodnie z zaleceniem. Boże, jakby był live bez muzyki taki, to byście chyba posnęli. W butelce są do kupienia normalnie, woda Jana. Teraz ja wodę Tomot, czy już z mapą? Z mapą. Urlop to nie ma czasu na nic. Wyjazdy rodzinne, spędzanie czasu na łódce i tak dalej. Rozumiem, Mateusz. No to w sumie bardzo się cieszę, że jesteś, że korzystasz z lata. Puszczam już majówka 2022, tak nazywa się ta playlista. Wy ją bardzo lubicie. Gra dla was DJ Juice. A my przejdźmy do audycji poświęconej sytuacji w naszym kraju. Albo może lepiej nie. Może lepiej nie. O tym audycji nie róbmy. Dobra. Co to? Cenzura jakaś? Cycki będą, czy co to jest? Co to się wydarzyło? Jezus, safe się spierdzielił. Czajcie to? O dobra, jednak nie. Ja miałem laga tylko. Uff, ja miałem laga. Wydać ci screena, co masz kupić? Dawaj, wysyłaj, Michal. Let's go, let's go. Aż jestem ciekawy. Dziękuję bardzo, Mateusz, za 50 gwiazdek. Piweczko dla ciebie oczywiście na wieczór. Co to, Radio Maryja? No, Radio Maryja właśnie. Takie Radio Maryja. Takiego czegoś nie robimy, bo to byście mieli tutaj spanko niezłe. Siemanina. Ej, no nie, panowie, coś mi się zepsuło. Mam cenzurę jakąś. Co to jest? Zamienię Audia 6? No. Kurde, ale żeście mi tutaj zaspamowali. A jak Arek, ale już postęp, bo dzisiaj kompa odpaliłem na chwilę? O, było grane, było grane. Rozumiecie, że coś mi się zepsuło? Patrzcie, muszę zresetować giereczkę. To szybka akcja. Co to takie rozmotane? Czy pan jest trzeźwy? No właśnie. No właśnie, jakaś cenzura mi się tutaj pojawiła. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi. D47 jest zajebista przyczepa. Rób save. Ja nie miałem już jak, bo nawet mi escape nie działał. Piłe ci szyby parują. O. Wyłącz kamerę i włącz znów. Kamerę? Zresetowałem gierkę. To szybka akcja, patrz, już się odpala. Już się odpala, państwo drodzy, nic się nie martwcie. Pan dmuchnie lepiej. Ja wyebany na kanapie po robocie. To jest życie. Ta playlista to jest wasza ulubiona, z tego co wiem. Więc tak jeszcze sobie dzisiaj tyle posłuchamy. Dobra, dołącz, proszę bardzo. Mam nadzieję, że tylko mnie wywaliło. Alko Google były, no. Znaczy Alko Google w sumie. To wygląda jak zaćma. Weź pan nie strasz. Pan nie obraża, dobre? Pan nie obraża. Mogłeś widok z kamery przełączyć, powinno pomóc? Alt F4? No dałem Alt F4. Gramy na mapie PGR Śliwno. Nie, to nie jest PGR Śliwno. Tak oto, moi drodzy, widzi Stefan po flaszce, kiedy prowadzi za mgłą. Nie prowadzę po flaszce. Nie robię takich rzeczy. Proszę, Wojtku, mnie tutaj nie oczerniać. I normalnie jest zniesławienie. Zniesławienie jest ostre. Wojtek, tak się nie robi. Tak się nie robi, no. Co to mi tutaj przychodzą jakieś powiadomionka? Co to ma być? No to pan Michał, proszę bardzo, mi tutaj pisze. I dawaj na kepsa! A ty grasz, Dawid? Dobrze, to graj! To graj, graj. Co to jest? A takie coś, dobra. Jan oczyszczenie. Nie, ja myślę, że ja tego nie chcę próbować. Ja tego chyba nie chcę próbować, wiesz? O, panie, jakie Lambo. Co oni mi tutaj wysyłają za zdjęcia? I to na DW. Ładne, Przemku. Adam mi też wysłał. O, jak ładnie mnie ogląda, patrzcie to. Takie rzeczy to na grupę wstawiajcie, na grupę Serafin Live, nie w wiadomościach prywatnych. Normalnie wstawiajcie to na grupę Serafin Live. Ej, zepsuł się safe. Zepsuł się safe, moi drodzy, mamy awarię. Mamy awarię poważną. Na ostatnim live'ie w tym miesiącu, ile ty będziesz wchodził? No tyle, ile mi pozwoli gra. Bo widzę, że się zepsuł safe. Dindo Intos? Tak, tak to jest. Zawiesiłeś grę? No ja zawiesiłem grę, tak, oczywiście, to moja wina. Tym bardziej, że siedziałem w ciągniku i nic nie robiłem. Specjalnie to zrobiłem. Reset serwera robię? Dobra, Marcin, czekamy wszyscy z niecierpliwością.
na reset serwera dokonany przez ciebie. Nie pijesz jak jedziesz, tylko się na ten moment no tak, zatrzymujesz. Jak to jest, że obserwujecie... no Adam, bo to tak zwane martwe obserwacje na przykład, wiesz? To tak może działać, Adamie. Zresztą nie zawsze każdy jest oczywiście przy kompie, no nie? Planowana akcja na Bociana? Nie, no nie. Na pewno nie dzisiaj. Na pewno nie dzisiaj, Luiska. Z Ebaem Sejwa. O, panie. Czy to, drodzy państwo, zwiastuje nam koniec tego live'a? A może ja wjechałem do kopalni i tam na przykład nie można było? W ogóle serwer dalej jest, nie zniknął, no nie? Jakby coś, panowie. Więc jakaś tu awaria lekka. Jakaś tu lekka awaria jest. Jutro wstawię, jak Serafin rwie wiśnie i to na drabinie? Ohoho, na pewno. Na pewno, na pewno. Panie Adamie, takie widoki to nie. Na pewno nie jutro. Nie mówię, że nigdy, ale na pewno nie jutro. Okej, okay, chwila prawdy. Czy save działa? Jak nas cofnęło, to jesteśmy w... wiecie gdzie? W czterech literach albo i głębiej. Ale może się uda. Nieposionym. Spokojnie. Znajomy z Dzierżonia mam wyborzalnie aut luksusowego Wrocławiu. Jak chcesz pojeździć Lambo, to 5000 dniówka. To niech se jeździ sam. O, patrzcie na to. Wszystkich nas wywaliło. Nie ma gospodarstw. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam cud, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. No właśnie, ja o takiej imprezie mówiłem. Ja o takiej imprezie piątkowej mówiłem. Wylądowaliśmy na przystanku bez niczego, gosp nie ma. Wszystko się wypiermandoliło na plecy. Dobra, sprawdzimy teraz, bo Marcin zrobi pewnie backup save'a. Robimy backup save'a i zobaczymy. No i teraz idealny efekt, moi drodzy. Że robota idzie pełną parą, to chyba tego powiedzieć nie można. No. Impreza na przystanku, tak. Dawajcie jabole i lecimy. Nie no, zaraz tutaj backup będzie, tylko nie wiem z której godziny, no nie? Bo to da się cofnąć save. Ale zobaczymy i ciekawy jestem, co zepsuło save'a do tego stopnia, żeby go wywaliło całkowicie. Jak coś, to mi pisz tu, Marcin. My se poczekamy kulturalnie. Komornik wszystko zabrał, nawet i kurę kudłatego. O, Marcin mi napisał, kończ live. Ja pierdzielę. Ostatni backup z 18.52. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają. Także moi drodzy, co tu dużo poradzić, no. Zawsze tam, gdzie ty. Już teraz wiem, że dni są tylko po to. Dobra, moi drodzy, robimy tak. My to wszystko sobie odzyskamy. Wszystko sobie... Zdrowie, panie i panowie, pod ten piątek. Zdróbko, zdróbko. Zdróbko, zdróbko. Nic się nie stało, rolnicy, nic się nie stało. No tak, no to wszystko to ogarniemy oczywiście, ale nie na live'ie. Nie ogarniemy tego na live'ie. Nie, nie, dzisiaj już Łukasz nie będę odpalał, wiesz? I dawaj na kepsa! Co, jeśli byście musieli odbudować gospa? No to nie, to chyba byłoby po prostu nowa seria jakaś, bo to nie. To tak, to nie, to od nowa byśmy od zera nie grali, żeby budować gospa od nowa i tak dalej, nie, nie. Mamy backup z 18.52, jest 20.46, więc mega, 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 z początku live'a. Cały live poszedł, my to wszystko sobie przywrócimy, że tak powiem, poza live'em. No i co? To jest ostatni live w tym miesiącu, moi drodzy, jutro i pojutrze live'a nie ma. Także widzimy się w sierpniu. Wszystkim bardzo dziękuję za ten miesiąc wsparcia. Oczywiście otwieracze do was lecą na początku sierpnia. Będzie post również pierwszego, moi drodzy, sierpnia. Prawdopodobnie pojawi się post na grupie Patroni Serafina, więc tam dołączcie, żeby potem nie było, że nie widzieliście posta. Patroni Serafina, tam dołączcie. I tam, moi drodzy, pojawi się post, gdzie trzeba będzie wysłać swoje dane do wysyłki otwieracza. No a my idziemy, moi drodzy, walczyć. No niestety, no tak to wygląda. Idziemy walczyć, bo nam save wypiermandoliło. Bardzo wam dziękuję za obecność.
też za ten miesiąc wsparcia. Godziny zbijane są koncertowo, jak widzicie, chociaż Dawid to dzisiaj dopierdzielił troszeczkę, ale ogólnie jest dobrze i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby te godziny pozbijać koncertowo. Także elegancko. Trzymajcie się i do następnego live'a. I dziękuję bardzo. Igor, 50 gwiazdek na koniec. Dzięki, dzięki, Igorze. No i dla ciebie piosenka na koniec. Na razie, trzymajcie się. Do następnego razu. Kiedy robi cię ciekawie, ja lubię, to się bawię. W klubie, w lesie, czy na trawie, ja lubię, to się bawię. Oh, oh, oh.